Dzień dobry Dzień dobry Państwu. Państwu. Nazywam się Nazywam Jarosław się Jarosław Tumanowski, jestem Tumanowski, jestem historykiem historykiem z UMK. Zajmuję się historią się jedzenia historią i chciałbym Państwu Państwu dzisiaj dzisiaj opowiedzieć, opowiedzieć, co co jadali jadali dawni dawni toruńscy toruńscy mieszczanie, a zwłaszcza co im smakowało, co wydawało wydawało im im się się atrakcyjne, atrakcyjne, modne, modne, zdrowe, z czym to jedzenie różniło się od naszego i dlaczego. Zacznę od średniowiecza, od najstarszych czasów historii naszego pięknego miasta, od czasów, gdy miasto stało się wielką metropolią, wielkim ośrodkiem handlowym, gdy było bardzo bogate. Z jednej strony wiemy, że toruńscy mieszczanie, tak jak i inni ludzie, w Polsce, w Prusach, w okolicy jedli chleb, warzywa, kaszę, pili piwo, czasami jedli mięso, a nawet słodycze i zapewne pierniki. Ale mi chodzi raczej o to, jak to jedzenie przygotowywali, dlaczego przygotowywali je tak, a nie inaczej. I chciałbym z Państwem zerknąć do opisów takiego jedzenia, do starych receptur, starych pomysłów, żeby zobaczyć pewną specyfikę, tak? Jak to jedzenie się zmieniało przez wieki, jak stawało się historią. Mamy taki niezwykły dokument, źródło z XV wieku. Tutaj jest obrazek. Gdyby ktoś chciał, można sobie przeczytać, bo pismo jest wyraźne, XV-wieczne. Napisane jest to po niemiecku. 30 kilka receptur. Receptur kulinarnych opisujących różne dania z XV wieku. Tekst ten nazywamy często krzyżacką książką kucharską. Nie jest to do końca pewne, ale przechowywany był w Królewcu, w Königsbergu, w tej dawnej stolicy krzyżackiej po drugim pokoju toruńskim, kiedy Malbork już był w Polsce, to w Königsbergu, w Królewcu była stolica. Zapewne wcześniej ten tekst był w Malborku. I możemy do niego zerknąć, jak w środowisku krzyżaków, skądinąd wiemy z treści tego dokumentu, tych opisów, tych receptur, że to jest jednocześnie wschodnio-niemieckie, północno-niemieckie i są tam pewne rzeczy typowe dla Prus, dla krzyżaków, dla terenów nadbałtyckich, hanzeatyckich. Na przykład w tej książce ciągle pojawiają się pierniki. Nie receptury na pierniki, na coś tak ważnego w historii Torunia, na coś, co po dziś dzień jest symbolem Torunia, ale na pierniki jako składnik wielu potraw i dań. Historia Torunia i toruńskich pierników to nie tylko ta wspaniała historia rzemieślników, fabryk i niezwykłego, symbolicznego ciastka, które ma teraz w Toruniu kilka muzeów, kilkadziesiąt sklepów i miliony amatorów smakoszy w Polsce i na świecie. Ale te pierniki były tak ważne z pewnych powodów, uważano je za wspaniałe, smaczne, eleganckie, zdrowe, że stanowiły wręcz podstawę całej kuchni, że były czymś bardzo charakterystycznym dla kuchni. I właśnie taki fragmencik z tej książki kucharskiej, oczywiście to jest rękopis, tak? To jest średniowieczny tekst z drugiej połowy XV wieku napisany po niemiecku, który możemy jakoś odczytać, a nawet spróbować zrozumieć. Tytuł przynajmniej bardzo ładnie brzmi. Jeśli chcesz zrobić dobrą salsę czy sos z pierników, leceltów, to też jest ciekawe, że przez wieki to, co my nazywamy piernikami, miało mnóstwo nazw, miało mnóstwo niezrozumiałych już dzisiaj dla nas określeń, bo te pierniki były tak ważne, że było ich tak dużo rodzajów, czy raczej był to pewien sposób wypiekania w ogóle. Chleba, ciastek czy dodatków do jedzenia,
że słowo piernik używane przez nas dzisiaj no, oznacza całą serię najróżniejszych wypieków i produktów. I czas na tłumaczenie polskie, żebyśmy zobaczyli, co się kryje w tym tajemniczym tekście rękopiśmiennym i chyba nie mniej tajemniczym tekście średniowiecznym niemieckim, kryje się na przykład coś takiego, tak? Zobaczmy. Taki tekst, taki trudny tekst, nie tylko odczytaliśmy, ale no, z pewną dozą fantazji jednak, tak? Posłużyliśmy się nim jako inspiracją. No nie ja, ja nie mam takich talentów niestety, ale mój kolega i przyjaciel, pan Józef Siada, który wytwarza wspaniałe octy, sosy i przetwory, zrobił taki właśnie piernikowy sos krzyżacki. Czyli odczytaliśmy razem tę recepturę, bardzo krótką, wręcz banalną, dopowiadając sobie coś, dlaczego to tak było, dlaczego tak smakowało i taki dobry sos z pierników z XV wieku Józef odtworzył. Receptura jest w sumie nie mniej tajemnicza niż ten niemiecki tekst rękopiśmienny czy niemiecki odczytany tekst średniowieczny. W moim troszeczkę wolnym tłumaczeniu to brzmi, że pierniki trzeba, telecelty, jak oni tam pisali, czyli taki rodzaj pierników, posiekać jak chlebki pieprzowe, czyli inny rodzaj pierników, tak? Jedno i drugie nazywamy piernikami i zagotować z winem, przetrzeć przez sito, tak jak sos pieprzowy. Zobaczmy, oni się odwołują do czegoś, co dla nich jest jasne, proste, a dla nas zawsze tajemnicze. Do tego jeszcze cynamonu i imbiru włożyć do panwi, czyli rondla, czegoś takiego. I posypać cukrem. Co to znaczy? To znaczy, że generalnie rzecz biorąc, krzyżacy, bogaci torunianie i w ogóle ludzie średniowiecza uwielbiali pewien rodzaj smaku i pewne produkty. To jest coś bardzo typowego. Z jednej strony sos piernikowy, pierniki do wszystkiego, pierniki jako podstawa wielu produktów, to w średniowieczu i w czasach nowożytnych, coś szczególnie charakterystycznego dla Pomorza, Prus, potem ziemi chemijskiej, coś, co u nas trwało dłużej niż gdzie indziej, ale modne w całej Europie. Chociaż różnie to rozwiązywano, u nas najczęściej przy pomocy pierników. Czyli takiego połączenia czegoś słodkiego, cukier. Same pierniki były trochę słodkie, nie takie słodkie jak dzisiaj. My mówimy, że były przygotowywane na miodzie. Zapewne tak, ale cukier ceniono wiele bardziej. Miód był tani, miód był lokalny. Miód był zwykły, to były tańsze pierniki, tak? Odwrotnie niż dzisiaj. Natomiast cukier, cukier trzcinowy, sprowadzany z Azji, czy przynajmniej z wysp Morza Śródziemnego, potem z wysp Atlantyku, czy jeszcze później z Ameryki, był czymś bardzo drogim, niezwykłym, egzotycznym i cenionym. Było to jednocześnie słodkie, trochę kwaśne, to wino używane do gotowania było z reguły kwaśne i bardzo ostre. Same pierniki są trochę słodkie, dawne pierniki bardzo ostre. Jeżeli do tego jeszcze dodawano, jeszcze podkręcano smak cynamonem i imbirem, to były bardzo ostre, kwaśne i słodkie. Wszystkie smaki naraz. Egzotyka, połączenie czegoś lokalnego, mąki żytniej. Najczęściej to były zwykle pierniki z mąki żytniej, bardzo długo. Do tego te egzotyczne składniki, które świadczyły o bogactwie, elegancji, modzie, ale też uważano, że są zdrowe i właściwie koniecznym składnikiem diety każdego człowieka, którego na to byłoby stać. Inny przykład, już taki bardziej kulinarny, bo sos piernikowy to dodatek. Przepis na kurę czarną, czyli kurę kurczaka, z taką panierką piernikową, tak? Znowu piernik, a więc ciasto, produkt nam znany, symboliczny, jest tutaj używany nie jako ciastko, nie jako coś osobnego, tylko jako właśnie dodatek do kurczaka. Gdyby ktoś był ciekaw, to kilka lat temu nagraliśmy taki film serii Okrasa łamie przepisy, gdzie Karol Okrasa, słynny kucharz, w naszych ruinach Zamku Krzyżackiego odtwarzał takie receptury, wyszło coś wspaniałego.
Znowu tutaj, prawda? Tutaj trzeba piernika uprażyć, tak? Żeby był czarny, żeby był, nabrał jeszcze więcej smaku, rozetrzeć w moździerzu, dzisiaj oczywiście mamy inne, bardziej nowoczesne maszyny, dodać jajek, żeby to skleić i tym jakby smarowidłem smarować kurczaka, kury. Po upieczeniu jeszcze należałoby tego kurczaka naszpikować goździkami, chociaż wydaje mi się, że trzeba lepiej byłoby to zrobić wcześniej. Nabierał takiego słodkawego, korzennego, ostrego smaku i ten kurczak stawał się niezwykły. Pamiętam, że w wykonaniu Karola Okrasy było to niezwykłe, wspaniałe i cudowne, ale uwaga, nie każdy piernik tu się nadaje. Gdybyśmy dzisiaj chcieli to odtwarzać, to zapewne nie powinniśmy użyć bardzo słodkiego piernika, piernika czekoladowego, piernika nadziewanego, najlepiej jakiś taki rzemieślniczy wyrób, gdzie jest mało cukru i bardzo dużo ostrych przypraw, bo taki piernik dla bogatych ludzi w średniowieczu był właściwie jakby rezerwuarem, magazynem, sposobem zakonserwowania przypraw. Imbir, cynamon, pieprz, gałka muszkatołowa, goździki, to były rzeczy niesłychanie drogie. Sprowadzane z końca świata, z dalekiej Azji, z Dalekiego Wschodu, ponieważ ludziom to smakowało, uważali, że to jest zdrowe, kojarzyło się to z rajem i z bogactwem, to zwykle stanowiło to najdroższą część jedzenia. To nieprawda, że pierniki czy takie ostre przyprawy dodawano w średniowieczu do potraw, bo mięso było, nie wiem, zgniłe, bo było zepsute, bo to byłoby bez sensu, bo te pierniki, a zwłaszcza te ostre, egzotyczne przyprawy były o wiele droższe niż kurczak czy w ogóle mięso, które na ogół u nas mogło być całkiem świeże. Chodziło gdzieś niedaleko na dwóch albo czterech nogach, a przyprawy sprowadzane z daleka bardzo długo, bardzo szybko, no nie szybko, powoli, ale gdy już do nas docierały po wielu, wielu miesiącach, roku, dwóch, już były zwietrzałe, prawda? Więc należało je jakoś zakonserwować, zmieszać z mąką, miodem czy cukrem, zrobić takie ciasto albo upiec piernik, tak? I wtedy te przyprawy zachowywały swoją ostrość, aromat, smak. Krzyżacy, pobożni bracia, których Torunianie wygonili z Torunia w 1454 roku, robili na przykład kiełbasę na Wielki Post. Taki przepis opisujący, jak zrobić kiełbasę na Wielki Post. To nie jest kiełbasa. Pobożni bracia i w ogóle ludzie w średniowieczu i dużo, dużo dłużej nie jedli kiełbasy na Wielki Post, okres przed średniowieczem, przed Wielkanocą. To jest pewien żart, iluzja, coś znowu bardzo typowego. Jak przyrządzić coś smacznego, eleganckiego, wspaniałego, ale postnego? Na Wielki Post, kiedy przez 40 dni nie można zjeść mięsa, ale nawet masła, śmietany, jaj, sera. I mamy coś, co przypomina kiełbasę, oczywiście nie naszą, tylko średniowieczną. To jest taki jakby przecier, wypiek z owoców, tu akurat z fig, z suszonych fig, z utartym piernikiem, który dodawał smaku. Takim tartym piernikiem, jaki dodawano właśnie do mięsa czy do kiełbas. I tylko robiono z tego formę kiełbasy, maczano w takiej panierce, no nie w panierce, w takiej tempurze, w cieście naleśnikowym z winem. Jeszcze to dosładzano i powstawało coś bardzo eleganckiego, niezwykłego, ale jak najbardziej postnego. A tutaj, gdy gościliśmy w Toruniu Karola Okrasę, to zrobił coś z XVI wieku, zrobił pasternak, czyli takie roślinę, korzeniową, bardzo popularną, podobną do pietruszki, bardzo popularną przed wiekami, dzisiaj rzadszą. Każdy z nas zapewne to jadł, bo czasami się znajduje w pietruszce, bo jest tańszy, więc co jakiś czas ktoś tam wrzuca albo tak się po prostu znajduje. W przyprawach piernikowych coś według przepisu z XVI wieku, kiedy uważano, że to jest lekarstwo. Bo w ogóle uważano, że te ostre przyprawy, oprócz tego, że są wspaniałe, cudowne, eleganckie, że one są zdrowe, że one wzmacniają ludzi, bo mają gorący charakter, są spicy, hot, prawda?
palą nas w ustach i ogrzewają naszą naturę, wzmacniają ją. Ślady takiego myślenia jeszcze czasami mamy w głowach, nie wiem, zimą, gdy pijemy herbatę zimową, imbirową, gdy wydaje nam się, że to nas wzmocni, ogrzeje, przywróci do zdrowia. A teraz kolejna receptura, już z XVI wieku, czyli przechodzimy do czasu renesansu, którą napisał jakiś mieszczanin toruński. Co prawda jest to recepta raczej niż przepis kulinarny. Jest to przepis na co? Trudno przeczytać, prawda? Na adequatio humorum, tak tu jest napisane, czyli wyrównanie humorów. Słynny torunianin Mikołaj Kopernik był nie tylko astronomem, był nie tylko matematykiem, ekonomistą, w ogóle człowiekiem odrodzenia, ale był lekarzem. Jako lekarz był wyznawcą tak zwanej teorii humoralnej. Teorii, która mówiła o tym, że zdrowie człowieka zależy od tak zwanych humorów, czyli płynów, które wypełniają ludzkie ciało. Te płyny mogą być gorące, zimne, mokre i, no może nie płyny mogą być mokre, ale pewne, i mogą stwarzać ludzką naturę bardziej suchą. Od połączenia tych jakby pierwiastków, ognia, wody, ziemi i powietrza, zależała równowaga w ciele człowieka. I na przykład te ostre przyprawy miały gorącą i suchą naturę. Oznacza to, że no, wzmacniały człowieka, który miał zimną naturę, prawda? Który był osłabiony, wycofany. Ale generalnie należało w ciele człowieka wyrównywać humory. To jest podstawowa teoria i medyczna w średniowieczu i w renesansie, w Polsce dużo, dużo dłużej, i podstawowa teoria kulinarna. Według takiej teorii robiono chociażby lekarstwa, leczono ludzi, ale też przygotowywano jedzenie. Kopernik miał w swoim księgozbiorze, oprócz oczywiście traktatów matematycznych, astronomicznych, także teksty o dietetyce humoralnej. Teksty Galena, greckiego lekarza z czasów rzymskich, z pierwszego wieku naszej ery. Ale z Kopernikiem i Toruniem łączy się historia dosyć niezwykła, pierwszej w ogóle w Europie, na świecie, najstarszej drukowanej książki kucharskiej. Mikołaj Kopernik, nasz słynny astronom, w jakiś sposób, właściwie jego rodzina, ale chyba on też, był związany ze środowiskiem autora pierwszej drukowanej książki kucharskiej, Platiny, włoskiego humanisty, bibliotekarza, pisarza, który w 1470 roku wydał pierwszą drukowaną książkę kucharską. Książka kucharska pod tytułem De honesta voluptate et valetudine, to znaczy o uczciwej przyjemności i dobrym zdrowiu. Swoją drogą to jest definicja renesansowa kuchni. W średniowieczu kuchnia to trochę występek, pokusa, grzech. Najważniejszy jest post wobec tego, prawda? Poszczenie, religia, odmawianie sobie pewnych przyjemności, chociaż jak widzieliśmy, to pewna teoria, bo te przyjemności można było równie dobrze sobie zapewnić, robiąc o wiele droższą niż, nie wiem, kiełbasę wieprzową, kiełbasę z fig, pierników, z cukrem, cynamonem, imbirem, prawda? Ale tutaj najważniejsza jest uczciwa przyjemność, czyli smak, pewna radość z jedzenia i nie post, nie religia, ale dieta, zdrowie. W 1470 roku Platina, bibliotekarz watykański, bibliotekarz papieski, czyli taki jakby minister, to nie jest po prostu bibliotekarz, to jest wielki dygnitarz, wydał taką książkę, bardzo popularną, setki razy wznawianą, tłumaczoną na różne języki. I tak się zdarzyło, że w Toruniu wylądował przyjaciel Platiny i jeden z bohaterów tej książki. W naszym Muzeum Okręgowym jest kopia płyty nagrobnej tego człowieka, a chodzi tutaj właśnie kogoś, kto połączył te dwie słynne osoby, znanego nam wszystkim doskonale Kopernika i pewnie mniej nam znanego, ale w świecie, zwłaszcza w świecie kulinarnym słynnego, Platinę, to jest pseudonim Bartolomeo Sacchi. Tą postacią był właśnie ten człowiek, czyli Filip Kalimach, Filip Buonacorsi,
przyjaciel tego Platiny, który musiał uciekać. Sam Platina został uwięziony, musiał uciekać z powodów politycznych, znalazł się na Krymie, czyli w koloniach włoskich, potem we Lwowie, potem w Krakowie, został sekretarzem króla Kazimierza Jagiellończyka, tego, który często bywał w Toruniu. Został wychowawcą jego synów, a potem był taką prawie że szarą eminencją, doradcą Jana Olbrachta, tego króla, który często bywał w Toruniu, który zmarł w Toruniu zresztą. To z powodów planów wojen z krzyżakami, polityki pruskiej. I wtedy Kalimach bardzo często kontaktował się, gościł, współpracował z Łukaszem Wacenrode, wujem, opiekunem, protektorem Mikołaja Kopernika. Zresztą Platina, nie Platina, Kalimach, tak? Przyjaciel Platiny i bohater tej książki kucharskiej, miał dwa domy w Toruniu przez jakiś krótki czas. Platina opisał całą serię najróżniejszych dań, takich już bardziej renesansowych, takich wzorowanych na daniach starożytnych. Opisał coś bardzo modnego, sos. Sos, zaczęliśmy od sosu, od sosu piernikowego, to jest już inny sos. Podobna poetyka, ale troszeczkę podobny cel, ale trochę inne składniki. Prawda? Sos, który miał być ulubionym sosem Kalimacha. Być może ten Kalimach, będąc w Toruniu, opowiadał, tęsknił do tego sosu, może go przyrządzał. To jest taki sos, który przyrządza się z migdałów albo orzechów, z czosnkiem, zagęszcza chlebem i powstaje coś w rodzaju jakby musztardy, gęstego sosu, który łączy trochę różne smaki, tak? Który jest czymś dosyć typowym, ale nie ma już tylu przypraw, zobaczmy, tak? Ma czosnek, tak? Ma składniki lokalne. Migdały dla Włochów to składniki lokalne. Nie epatuje tak egzotyką. To jest nowa renesansowa moda, którą trochę znamy z pierwszej polskiej książki kucharskiej, tak zwanego Kuchmistrzostwa z czasów Kopernika, wydana w Krakowie w 1540 roku. Książka kucharska, która zaginęła, ale gdyby ktoś był ciekaw, to w ostatnim, ósmym tomie naszych historycznych książek kucharskich wydawanych przez Muzeum Pałac w Wilanowie opublikowaliśmy jej kopię. Odnaleźliśmy rękopiśmienną, późniejszą kopię i to są wspaniałe, dosyć podobne do tych średniowiecznych, do tych innych rozwiązań. W historii Torunia, oprócz pierników, czegoś doskonale znanego, tak? Gdyby ktoś jeszcze nie znał pierników, prędko na starówkę, prędko do sklepów, prędko do dwóch wspaniałych muzeów piernika, wielu piernikarni, poznamy bardzo wiele tajemnic. Ale w historii Torunia był jeszcze jeden produkt, bardzo mocno z naszym miastem skojarzony i właściwie zapomniany. To jest ten produkt, to jest warzywo. Co to jest? Bo sobie nie zapisałem, tylko i trzy kropki. To jest... Co to jest? To jest... Nie mam wyjaśnienia. To jest rzepka toruńska. To jest rzepa, ale nie ta najbardziej znana odmiana grubej, takiej pożywnej, pełnej skrobi rzepy okrągłej, tej wielkiej, tak? Która była w średniowieczu, w czasach nowożytnych, podstawą wyżywienia grup ludzi biedniejszych. Tak? Gdy nie było ziemniaków, to z warzyw najczęściej jedzono takie warzywa korzeniowe, zwłaszcza jesienią, zimą, pasternak i rzepę, oczywiście kapustę, parę innych. Ale to jest tak zwana rzepka toruńska. Tak ją w Polsce nazywano, toruńska. W botanice ona się nazywa rzepa teltowska, od teltów, teltał, albo rzepka brandenburska, bo taką odmianę wyhodowano pod Berlinem i ona jest drobniejsza, nie jest taka pożywna, jest bardziej warzywna, ma ostry smak i uważano ją za smakołyk, za niezwykły smakołyk. Ta rzepka toruńska była generalnie uprawiana przede wszystkim w dobrach ziemskich miasta Torunia, czyli główna część tych dóbr ziemskich miasta Torunia ciągnęła się wzdłuż Wisły, tak jak dzisiaj trasa 80 prowadząca do Bydgoszczy. Najwięcej produkowano jej w Czarnowie, tak? Czyli
no, ze 20 kilometrów od Torunia. I ona była tak słynna i tak doceniana, tak droga, że często, zwłaszcza w XVIII wieku, kiedy piernik stawał się dla ludzi bogatych, którzy cenili już takie delikatne smaki, kuchnię francuską, naturalną, trochę demodé, trochę staroświecki, to ta rzepka toruńska była często była prezentem, które miasto Toruń zamiast pierników ofiarowało królowi Polski, ofiarowało jakimś arystokratom, kucharz Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski, Paul Tremot, słynny kucharz, ten od obiadów czwartkowych, wykorzystywał tę rzepę toruńską, kupował ją. To było coś bardzo modnego, bardzo popularnego. Jeszcze w XIX wieku w toruńskich książkach kucharskich często istniało. Gdyby ktoś był ciekaw, to takie przepisy na przykład są w naszym najnowszym tomie starych przepisów kulinarnych wydawanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. To się nazywa Monumenta Polonie Culinaria, czyli polskie zabytki kulinarne. Właśnie w tych przepisach Paula Tremot z XVIII wieku są opisy wykorzystania takiej rzepy. A teraz chciałbym z Państwem zajrzeć do starych toruńskich książek kucharskich. I tu jest pewien kłopot, bo nie tylko książki kucharskie z XVI wieku albo rękopiśmienne teksty ze średniowiecza giną. Jest pewna tajemnica. W latach 60. XIX wieku ukazało się takie ogłoszenie w gazecie toruńskiej, po niemiecku spisywanej, po niemiecku wydawanej, że wydawnictwo Ernsta Lambecka, takie największe, najsłynniejsze toruńskie wydawnictwo z XIX wieku, które publikowało książki po polsku i po niemiecku. W większości po niemiecku, ale bardzo dużo polskich rzeczy też. Sprzedaje książkę pod tytułem Praktisches Torner Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen i tak dalej, czyli praktyczną toruńską książkę kucharską dla miejskich, mieszczańskich gospodarstw domowych, którą napisała Karolin Schmidt. Niestety, nie tylko nie mamy tej książki, ale nigdzie ona nie była wzmiankowana. Jest to trochę trudne, bo wydano mnóstwo książek o prawie identycznym tytule. Jest to trochę trudne, bo pani Karolina ma nazwisko Schmidt, czyli bardzo popularne i trudne do zidentyfikowania. Ale jest to pewna zagadka. Być może to nie była książka kucharska, tylko takie dodawane kartki do gazety, które się nie zachowały. Ale jest nawet cena, prawda? Sprzedawano to. Jest to pewna tajemnica. Gdyby ktoś kojarzył, szukał, znalazł, chciał szukać, to proszę natychmiast o alarm. Mamy natomiast książkę kucharską z roku 1885. Książkę kucharską, która w zasadzie nie miała autora, ale miał ją napisać i redagował taki znany toruński dziennikarz, pisarz, Kaszub, twórca, propagator literackiego języka kaszubskiego, Hieronim Derdowski. W Toruniu jest ulica na bydgoskim przedmieściu Derdowskiego, który był dziennikarzem, obrońcą języka polskiego, działaczem społecznym i wspomniany już Ernst Lambeck, właściciel tego wielkiego wydawnictwa, wynajął go, żeby napisał książkę kucharską. To też jest taki ciekawy pomysł, prawda? No kto pisze książkę kucharską? Albo ktoś, kto umie pisać? Dziennikarz, pisarz, jakiś, no nie wiem, uczony, tak jak w XVI wieku ten rzymski Platina, albo ktoś, kto umie gotować. Często, bardzo długo te dwie rzeczy, te dwie umiejętności nie łączyły się. I tutaj Lambeck, wydawca, pomyślał, że to powinien być dziennikarz, ktoś, kto umie spisać, ale powinno być to dosyć bliskie lokalnym zwyczajom. Nie powinien to być po prostu plagiat, przedruk, to powinno być w miarę oryginalne. I kazał Derdowskiemu, polecił mu, żeby chodził po toruńskich hotelach, restauracjach, pytał kucharzy i spisywał receptury. No i się zaczęło. Książka, co prawda, wyszła drukiem, ale bardzo długo nasz bohater, Hieronim Derdowski, odwiedzał te restauracje, hotele i im dłużej w nich siedział, tym mniej pisał.
I tym gorzej praca posuwała się naprzód. Lambek się strasznie na niego zdenerwował. Nawet w porywie gniewu go uwięził. To o wędzeniu jest w środku książki. Uwięził go w wydawnictwie, grożąc mu, że go nie wypuści, dopóki nie skończy pracy. Coś tam podobno ten Derdowski oddał, ale no, wizyty w restauracjach toruńskich raczej nie służyły dyscyplinie pracy i Lambek go oskarżył, że nie wywiązał się z zadania, że po prostu bawił się tylko w tych restauracjach i jego nazwisko w tej książce, która ma taki bardzo mało charakterystyczny tytuł, Kuchnia Polska, prawda? Trudno znaleźć, ale gdybyśmy wpisali do sieci, w internet, w Google albo w coś innego, Kuchnia Polska, niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich, to ta bardzo popularna książka nam się pokaże. Można ją znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał późniejsze wydania. Pierwsze wydanie to 1885 i sporo wydań jeszcze w XIX i w XX wieku, ale był z tym pewien kłopot. Jeżeli widać okładkę, jedną z okładek z późniejszych wydań, to na okładce jest służąca czy kucharka, która niesie gęś. Tak? Uznano, że to jest taki symbol. Gęsina, święty Marcin, listopad, że to jest taki symbol kuchni no, toruńskiej, pomorskiej, pruskiej. Ale ten obrazek to jest kopia i wiele receptur to kopie czy wręcz plagiat, a właściwie tłumaczenie pierwszej książki kucharskiej z Pomorza, z Grudziądza, ale napisanej po niemiecku. Książki Minny Hof, nauczycielki ze Szkoły Gospodarstwa Domowego w Grudziądzu. Książki pod tytułem... Dlaczego zapomniałem tytułu? Niemieckiej książki kucharskiej z 1866 roku, która była bardzo fachowa. Niemniej jednak są tu pewne przepisy oryginalne, zapewne pewne też zebrane z toruńskich restauracji i takich właśnie hoteli, przybytków. Jest to o tyle ciekawe, że te receptury z XIX wieku są już bardziej dokładne, rozwinięte, mają miary, one są bardziej dla nas czytelne, gdybyśmy chcieli je odtworzyć. Popatrzmy do nich. Książka była bardzo popularna, bo były wydania i wino Wrocławiu, mnóstwo wydań w Toruniu oczywiście i między innymi ta rzepa teltówka w XVIII wieku, zwana w Polsce toruńską. To jest pewna kalka z języka niemieckiego, tak? Żeby to zrozumiano, to teltówka, czyli od tej miejscowości Teltow pod Berlinem. I uważano, że to jest specjalne, osobne, eleganckie danie. Ta rzepa toruńska ciągle jeszcze znana i uprawiana i no, jedzona, przygotowywana. Prawda? Czyli należy ją przygotować. Zobaczmy, bardzo praktyczna uwaga. Nie wkładać do wody, opłukać w gorącej wodzie. Gdyby za wcześnie ją skrobać, trzeba uważać, żeby nie szczerniała. I gotować ją w rosole skopowym, czyli baranim, tak? Popularnej kiedyś baraninie. Ewentualnie w rosole z kaczki, zbierać tłuszcz i zrobić taki no, sos, zasmażkę, mąkę w maśle z cukrem, czasami dodawano ocet. I generalnie jest to jako garnitur do mięs, prawda? Można by to zjeść same, bo jest nasączone tłuszczem gotowane w rosole, bardzo pożywne by było, ale podaje się, jak pisze autor, z kaczką, z jakimś kotletem albo smażonym klopsem. W każdym razie ta rzepa teltówka, rzepa toruńska była czymś dalej ważnym, atrakcyjnym. To jest ciągle czas, kiedy ziemniaki nie zajmują takiej pozycji, nawet w drugiej połowie XIX wieku, zupełnie dominującej, jak trochę później. Bardzo ciekawy przykład to morzanki. Co to są morzanki? Morzanki, pisze autor, i to jest na pewno przepis, widać tutaj no, rękę, głowę wspomnienia Derdowskiego. Tak? Dlaczego? Morzanki to są, pisze nam autor, zapewne Derdowski, morynki, nie wiem, czy wiemy już coś więcej, czyli ryby z Kaszub, czyli z Pomorza, z Prus, tak?
z naszego regionu. Podobne do śledzia i żyją tylko wzdłuż południowego brzegu Morza Bałtyckiego. Morzankami czy morynkami na Kaszubach nazywano sielawy, bardzo cenione w kuchni ryby. Prawda? I on tutaj pisze, nie tylko się odwołuje do Kaszub, ale opisuje pewien sposób ich przygotowania, ugotować w wodzie z korzeniami, czyli ostrymi przyprawami, cebulą i solą, dodać masła i octu i gdyby zrobić tak, jak robią kaszubi z sosem musztardowym, to byłoby to alla Czorlińscy. Alla Czorlińscy to jest odwołanie do tytułu najsłynniejszego dzieła Derdowskiego właśnie, o panu Czorlińskim, co do wiela na jarmark jechał, czy jakoś tak, na pierwszego takiego dużego tekstu po kaszubsku. Nie mogło tu zabraknąć czerniny, czy czarniny, jak mówiono na Pomorzu, tak? Czyli zupy z krwi, gdzie wszyscy zapewne wiemy, co to jest. Jak ktoś nie wie, to akurat w Toruniu czarninę można znaleźć w restauracjach. Zupy z krwi kaczki czy gęsi, tak tu jest opisane. Gdzie w typowy dla Torunia i ziemi chełmińskiej sposób dodawano jeszcze do tego piernika. Tak? Czarnina powinna mieć jakieś te egzotyczne korzenie, ten posmak korzenny między innymi. Tak? A tutaj uzyskiwano to, że kawałek rozmoczonego miodownika w nawiasie czarnego piernika. Często specjalnie mówiono, że to jest piernik do ryb albo miodownik do ryb. Taki kulinarny, nie tylko do ryb, tylko do sosów, do zup, do mięs. Zobaczmy, to średniowieczne, bardzo, bardzo stary zwyczaj, wyróżniający najpierw szeroko Hanze, kraje nadbałtyckie, Prusy, Pomorze, Toruń, on bardzo długo przetrwał w Toruniu, na Pomorzu i na ziemi chełmińskiej, kiedy gdzie indziej stawał się już mało znany, mało popularny. Jest sporo gęsi, tak? Na przykład przepis na półgęsek, czyli dzisiaj na powrót znane, przywrócone, popularny produkt, wędzoną pierś gęsi. Mamy karpia w piernikach, tak? Tu nawet wprost jest napisane, że karpia przyrządza się w ten sposób, że używamy na przykład krwi z karpia, czyli jest to jakby rodzaj czarniny i dodaje się toruńskiego piernika, już nie po prostu piernika, tylko dokładnie toruńskiego piernika, wprost. Karp jest po niemiecku. Co to znaczy po niemiecku? To dokładnie nie wiadomo, bo dokładnie taki sam przepis, prawie identyczny, w książce kucharskiej z Grudziądza polskiej, późniejszej, z 1915 roku, nazywa się karp po polsku, prawda? Tutaj to, co niemieckie, to, co polskie, łączyło się, wymieniało, było wspólne, pruskie, na pewno było zupełnie inne niż jedzenie, nie wiem, koło Włocławka czy koło Warszawy, albo jedzenie koło Monachium czy koło Berlina, prawda? To było bardziej regionalne niż narodowe. Bardzo ciekawy przepis to zupa ze śliwek. Znowu specyficzny smak, goździki, cynamon, no, cukier, który daje ten korzenny, piernikowy posmak. Dzisiaj w Toruniu mamy, nie wiem, piwo piernikowe, lody piernikowe, piernik piernikowy, co jeszcze? Najróżniejsze rzeczy mogą być z piernikiem ryby, śledzie z piernikami i tak dalej. Tutaj zupa ze śliwek, w wersji takiej ze świeżych śliwek, tak? Coś, co nas niedługo czeka, więc można już się przygotowywać do czytania tej książki i używania tej receptury, albo coś na post, na Wigilię, kiedy suszone śliwki mieszano z suszonymi grzybami i robiono w jednym zupę owocowo-grzybową. Tak? Gdyby ktoś się kłócił, czy zrobić grzybową, czy owocową, to jest rozwiązanie. Mój kolega, przyjaciel Maciej Nowicki, który teraz pracuje jako szef kuchni w Pałacu Wilanowie w Warszawie, gdzie zajmuje się przywracaniem takich starych przepisów, jeszcze z czasów, kiedy był w Toruniu i pracował w Toruniu, zaproponował taki właśnie przepis, wykonanie i serwował to w jednej restauracji, która już nie istnieje niestety. Trzeba uważać z cukrem, bo w zależności od dojrzałości tych śliwek, on może być wręcz niepotrzebny, ale trochę wina, miodu, przypraw
ewentualnie jakiś kleks na końcu śmietany, może być na ciepło, na zimno jako chłodnik, może być jako zupa, może być jako deser. Naprawdę coś wspaniałego. W książce jest kilka przepisów na pierniku, na pierniki. Jak się robi pierniki? Tutaj kilka takich uwag o dosyć no, starym, tradycyjnym, trochę innym sposobie, prawda? Spirytus. Dlaczego spirytus? Spirytus spulchnia, tak? Spirytus się oczywiście wygotuje w gorącej temperaturze. Te pierniki nie będą alkoholowe, nikt się nie upije od tych pierników, ale on spulchnia. Do tego lawenda, czyli zobaczmy, taki inny trochę posmak będzie, prawda? Bogatszy, taki kwiatowy, ziołowy. Imbir, co ciekawe, skórka pomarańczowa, cytrynowa, anyż, cykata, czyli te przesmażone skórki cytrusów, migdały. On jest bardzo bogaty. Dużo różnych dodatków, nie tylko przypraw, ale trochę ziół i cytrusów w różnej postaci i migdałów, prawda? Bardzo bogaty. Chociaż do potraw służył raczej taki piernik podstawowy, tak? Specjalny, ten czarny piernik. Czarny, bo był bardzo długo pieczony, tak jak pumpernikel trochę, prawda? W niskiej temperaturze bardzo długo, żeby mocno zakonserwować te przyprawy. Tych przypraw miał dużo i od nich był też taki ciemny, czarnawy. I wtedy można go było dać na przykład, no w zasadzie do wszystkiego, do klopsa z kwaśnym sosem. Na Pomorzu, w Prusach bardzo długo było popularne takie danie klopsy kenigsbergskie. Gotowane klopsy, pulpety, kulki z mięsa, w sosie takim, jeżeli w pruskiej wersji, takim bardzo kwaśnym, z octem, z kaparami. Dzisiaj często nazywane jest to zupa klopsowa, niektóre restauracje to podają. Tutaj jest taka wersja pośrednia, klops już najpierw usmażony, potem ugotowany z sosem, taka bardziej pomorska niż kenigsbergska, królewiecka, ale oczywiście koniecznie, gdzieś tu jest to dopisane, tak? Rozmoczyć w occie dobry toruński piernik, tak aby sos do tego stał się kleistym. Znowu piernik do kolejnego dania, do mięsa. Książka jest piękna, stara, staroświecka, ale ma już ilustracje, które nam opowiadają, jak nie tylko coś przyrządzić. Zobaczmy, czytelnik takiej książki miał trochę inne kłopoty niż my, tak? Dostawał, jeżeli był taki szczęśliwy i bogaty, kawał mięsa, trzeba go było rozebrać, pokroić, przechować bez lodówki. Trzeba było wyżywić całkiem dużą rodzinę, prawda? Trzeba było, no zwłaszcza przy okazji jakichś wielkich przyjęć w domu, tak? Starannie to podać, przyrządzić, pokazać. To nie były rzeczy porcjowane. Wymagało to o wiele większej wiedzy kulinarnej i żywieniowej niż nasza, kiedy jemy rzeczy albo gotowe, albo już, no przyrządzone, już podane jako pewne prefabrykaty, comfort food, jako już pokrojone, czasami doprawione, czasami wręcz tylko wstawiamy to do piekarnika czy mikrofali, czego akurat tym razem nie polecam. Obrazki są skromne, ale interesujące. Gdyby kogoś ciekawiły takie stare receptury z Torunia, z Pomorza, to wiele z nich można znaleźć samemu. Dzisiaj takie stare receptury, stare książki kucharskie często łatwiej znaleźć niż coś w miarę nowego. Biblioteka cyfrowa Polona, czyli Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Narodowej w Warszawie, ma taki dział, ma taką kolekcję Kucharz Doskonały, gdzie są książki kucharskie i poradniki kulinarne, gdzie między innymi, nie pamiętam czy tutaj, ale no są najróżniejsze książki, można je oglądać, ściągnąć na komputer, można je czytać, można według nich gotować. Natomiast nasza biblioteka cyfrowa, naszego regionu, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, też ma taki kącik wyodrębniony dawne książki kucharskie i tam, zdaje się, jest ta książka wydana przez Ernsta Lambecka po raz pierwszy w 1885 roku. Tam jest wydanie trochę późniejsze i można by to sobie do tego zajrzeć. Czasami takie rzeczy
inspirują toruńskich i nie tylko toruńskich kucharzy. My te nasze historyczne, w sumie takie bardziej akademickie, naukowe jednak poszukiwania często realizujemy, popularyzujemy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wydawcy naszych książek, gdzie jest specjalny dział, który zajmuje się popularyzacją historii postaci Króla Jana III Sobieskiego, historii pałacu, epoki od kuchni. Ale kiedyś zrobiliśmy taki konkurs w Toruniu podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków na postny żurek. Żurek przez wieki był głównie postny, podawany w czasie Wielkiego Postu. Mieliśmy takie receptury i według receptury z XVII wieku, bardzo popularnej, toruńscy kucharze to odtworzyli i nawet przez jakiś czas podawali w restauracji na Starym Mieście, koło murów miejskich. Wspaniała rzecz, taki barszcz miał być postny, czyli nie mogło być w nim nie tylko kiełbasy czy mięsa, ale nawet jajek. W czasie dawnego, surowego postu, jak cały nabiał wykluczony, nie mogło być śmietany. Więc robiono z żuru, zakwasu, cienką dosyć zupkę, to zagęszczano barszczem. Barszcz, coś, co dzisiaj oznacza zupę, przez wieki oznaczało roślinę, barszcz zwyczajny, roślinę selerowatą. Tak? Więc dodawano taki zielony barszcz, czyli tę roślinę, a zamiast jajek, to jest bardzo pracochłonne, to jest bardzo drogie, tak? Zamiast jajek formowano w taki kształt jajek właśnie posiekane mięso z ryb, które częściowo barwiono szafranem, żeby było żółte. Koledzy Paweł Zasławski i Marcin Smolarczyk z Torunia, kucharze, zrobili to trochę bardziej praktyczny sposób, tak? To żółtko, to jajko niby jest z ziemniaka zabarwionego czymś żółtym. Co jest żółta przyprawa? Dużo tańsza niż kurkumą, chociaż oni chyba użyli kardamonu. No ale czymś takim, tak? Dodali soli himalajskiej, soli czarnej, która ma dużo siarczanów, ma posmak jajka. Do tego kaszę gryczaną, która jest wędzona zamiast skwarek. Do tego trochę tartych migdałów. I było nie tylko postne, ale wegańskie. Podawano to w restauracji. Bardzo fajne, lekkie, przyjemne i takie orzeźwiające. Niedawno kolega Zasławski z Torunia, szef kuchni, na jakiejś imprezie z XIX wieku, taki przepis na chłodnik z agresu. To było strasznie gorąco. Był straszliwy upał. Ja to przewidziałem, nie trzeba było być wielkim meteorologiem, bo były straszne upały wtedy, kilka tygodni temu. I zrobił taki chłodnik z agrestu. Tak? Chłodniki to bardzo popularne zupy i w tych książkach, czy toruńskich, czy grudziąckich, czy innych, jest mnóstwo rodzajów. Z owoców, białe chłodniki, z buraczków, z ogórków, najróżniejsze, prawda? Z różnymi dodatkami, z rybami, z rakami. Taki chłodnik z agrestu, czyli z czegoś nie tylko lokalnego, ale właśnie sezonowego teraz, co mamy, był czymś wspaniałym. Zdaje się, że wprowadził to do restauracji. Gdyby ktoś był jeszcze bardziej ciekaw, to kilka już lat temu wydaliśmy taką książkę Kapłony i szczerzuje, która opowiada o tym, jak czytać takie receptury. To jest popularna książka, to jest rozmowa z moją koleżanką, przyjaciółką Magdaleną Kasprzyk-Szefrio z Krakowa, gdzie opowiadamy o tym, jak dzisiaj się interesują ludzie często jedzeniem, kuchnią, między innymi historią jedzenia. Szukają czegoś w tej historii, jakiejś inspiracji, ciekawostek, ostrzeżeń. Ale gdyby całą historię tej dawnej kuchni, także toruńskiej, podsumować, to paradoksalnie jemy coraz mniej. Jemy coraz mniej odmian, gatunków, rodzajów, roślin, zwierząt, ras. Chociaż jemy coraz więcej, tak? Ilościowo, kalorycznie jemy często za dużo, ale jemy w sposób coraz mniej zróżnicowany. Mimo globalizacji, mimo tego, że jemy rzeczy z całego świata, mimo tego, że rzeczy z Ameryki, z Afryki mogą być tańsze niż nasze lokalne. Coraz mniej w naszym jedzeniu kierujemy się religią. Im dawniej, tym post, tym zakazy, nakazy, częste i surowe posty bardziej wytyczały tę drogę. Zmienia się nasz smak, staje się prostszy, bardziej jednolity, delikatny. Zmieniają się mody, prawda? Coś, co kiedyś było eleganckie, wspaniałe, cudowne, dzisiaj wydaje się banalne albo odwrotnie. Zmieniła się zupełnie dietetyka. Nie jesteśmy wyznawcami
tej dietetyki humoralnej, a mimo to, a może właśnie dlatego, czasami chcemy się inspirować mniej lub bardziej historią, chociażby historią naszej rodziny, chociażby rodzinnym przepisem na Wigilię, chociażby przepisem, daniem naszej babci, do którego mamy sentyment, a czasami czymś bardzo, bardzo starym. Gdyby państwo byli jeszcze trochę ciekawi, to na YouTubie mam taki kanał Kuchnia Bardzo Staropolska, gdzie czasami jacyś kucharze pomagają mi czytać te receptury. Tutaj przypadkowo w naszym regionie znalazł się Karol Okrasa, czyta z namaszczeniem przepis XVI wieku. Oprócz tych książek historycznych, które są edycją, opracowaniem bardzo starych, sprzed kilkuset lat receptur, można próbować według nich gotować, chociaż to jest bardzo trudne, tak? Często nie ma miar, często odwołują się do czegoś innego, często są skomplikowanym, niezrozumiałym językiem, albo pisze to ktoś, kto co prawda umiał gotować, ale nie bardzo umiał pisać. Wydajemy też taką serię Sekrety Kuchmistrzowskie, gdzie wybieramy przepisy, omawiamy je, znaczy ja je omawiam, a mój kolega, przyjaciel Maciej Nowicki proponuje, jak to zrobić dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę państwa wprowadziłem do tej dawnej kuchni, która nie jest taka zupełnie oczywista, tak? Bo jest zmienna. Bo to, co nam się wydaje takie bardzo historyczne, kuchnie sprzed kilku pokoleń, czyli raptem, no nie wiem, z PRL-u, prawda? To ona jest wytworem pewnego czasu. To nie jest alfa i omega. To jest coś, co też powstało w określonych warunkach. A dzisiaj mamy pewne relikty, które nas intrygują, zwłaszcza w takich turystycznych miejscach, historycznych miejscach, mogłyby być pewną metodą opowiadania historii, co nasi kucharze, muzealnicy, przewodnicy zresztą robią. Dziękuję państwu za uwagę. Gdyby były jakieś pytania ewentualnie, to służę oczywiście. Dziękuję.